Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj na przykładzie tego skrzyżowania, tego przejścia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej na nim umieszczonej, wykazać, jak absurdalne są przepisy, nasze przepisy ruchu drogowego. Nie wiem, czy do wszystkich dociera to, że jeśli nawet na tym sygnalizatorze zapali się czerwone światło dla pojazdów jadących Aleją Niepodległości, to dotyczy ono tylko przejścia dla pieszych. Ale kierowcy często myślą, że jak jest czerwone światło na tym przejściu, to oni mogą sobie bezkarnie wjechać z ulicy Niepodległości w ulicę Krzymińskiego oraz wyjechać z ulicy Krzymińskiego w Aleję Niepodległości. Niestety nie jest to do końca prawda, bo w momencie, kiedy kierowca jadący Aleją Niepodległości nie zastosuje się do tego czerwonego światła z jakichś tam powodów, to on złamie tylko przepis, że nie zastosował się do czerwonego światła na przejściu dla pieszych. Ale jeśli dojdzie do kolizji z którymś z tych aut, które wjeżdżają w Aleję Niepodległości, w ulicę Krzymińskiego lub z niej wyjeżdżają, myśląc, że mogą to zrobić, to czeka przykra niespodzianka, bo to oni będą sprawcami ewentualnej kolizji. W takim przypadku kierowca jadący Aleją Niepodległości zostaje ukarany mandatem za niezastosowanie się do czerwonego światła na przejściu dla pieszych, ale sprawcą kolizji jest kierowca skręcający lub wyjeżdżający z ulicy Krzymińskiego, bo tu działa zasada ograniczonego zaufania, o czym już wielokrotnie boleśnie przekonali się kierowcy. A dlaczego mówię, że takie przepisy w Polsce są absurdalne? To wytłumaczę Wam na przykładzie oznakowanego przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej i interpretacji przez policję przepisów dotyczących właśnie przejść dla pieszych. Na takim przejściu dla pieszych również działa zasada ograniczonego zaufania, bo jeśli z jakichś powodów, głupoty, nieuwagi, kierowca nie zatrzyma się przed przejściem dla pieszych, to właśnie pieszy powinien również zadbać o swoje bezpieczeństwo i nie wejść pod takie auto. Zastosować artykuł 14 podpunkt 1 kodeksu drogowego, który mówi, że zabrania się wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów, a bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych. I w takiej sytuacji pieszy powinien być obwiniony o wykroczenie z tego artykułu i powinien być co najmniej współsprawcą wypadku. Bo żadna ustawa nie czyni pieszego nieśmiertelnym i nie upoważnia go do niestosowania się do artykułu 14 podpunkt 1 kodeksu drogowego. Dziękuję.